aktywistką tutaj w naszym pięknym mieście. Dzisiaj występuję w roli tak zwanej opiekunki tego naszego śniadania, tego spotkania. To jest nasze 24. Tutaj ukłon w moją stronę Andrzeja Kworoszy, który trzyma statystykę i jest też taką naszą dobrą duszą, która motywuje, jak nam opadają skrzydełka, tak, to mówi, nie, musimy, bo tu mamy dużo wartości do przekazania. No a poza tym statystyka, nie, to statystyka jest ważna. I też jesteśmy dumni, że to jest już 24. śniadanie. Dzisiaj ja nie będę Wam opowiadać tak o tym, czym jest turkus, bo to sobie każdy może doczytać. Poza tym domniemuję, że skoro tutaj jesteście, także ci, którzy wcześniej nie bywali, to jesteście osobami, które są zainteresowane i pewnie sobie tam wydrepczecie różne źródła i będziecie mieli swoją własną drogę ku turkusowi. Zaprosiłam dzisiaj w charakterze naszego gościa, prelegentki, osoby, która opowie nam o swoim turkusie. I teraz właściwie nie wiem, jak powiedzieć, bo Elżbieta Szymczak-Pijanowska jest moją koleżanką. Czasami nawet myślę tak, że jest moją przyjaciółką, bo rozmawiamy też o różnych tematach i osobistych, i prywatnych, i zawodowych, i gdzieś tam jest dla mnie też wielką inspiracją. Mam też tą przyjemność przyglądać się temu, co robi ze swoimi zespołami i w swoich firmach, czasami z bliska, bo występuję tam w różnych rolach. Elżbieta doprasza mnie do różnych procesów i pozwala czasami trochę mieszać, trochę się dzielić, trochę zadawać różne dziwne pytania. Czasami bardzo też sprawnie, i to jest też dla mnie ważne, wyznacza mi granice, tak? To znaczy tak jak tej kurze niby się rysuje taką kredą, taką linię i jest tu nie właś, tak? To nie twoje. Więc też mam takie poczucie, że pogłębiam sobie ten mój turkus, jakikolwiek on jest i jestem też w procesie dzięki temu, że pracuję właśnie ze Elżbietą i z ludźmi, którzy są w jej zespołach. Ucząc się od nich, rozwijając się razem z nimi, biorąc dla siebie to, co jest dla mnie ważne. Dzisiaj mamy tytuł Mój turkus, czyli Twój turkus, Elżbieto. I oddaję Ci w takim razie głos, powiedz własnym głosem coś o sobie, co byś chciała jeszcze, żeby poza tym opisem, który był, co byś chciała jeszcze dodać na swój temat. Dzień dobry wszystkim. Ja w biznesie jestem od 30 lat, ponad 30 lat. Zaczynałam od wprowadzania autokada do Polski właśnie 30 lat temu, kiedy możecie sobie wyobrazić już tylko, jak to się robi, jak standardem są Commodore i Atari, a ja mówię, że komputery służą do projektowania. Także to były ciekawe czasy. Z Małgorzatą znamy się bardzo długo i też jest to ciekawe, bo była świadkiem takiego momentu przełomowego w moim życiu, jeśli chodzi o turkus. A potem się spotkałyśmy zawodowo, więc to jest bardzo ciekawa znajomość i chętnie korzystam ze współpracy. Właśnie dlatego, że Małgorzata mi pozwala na moje. Jest dyrektorem HR-u, taką rolę pełni, tak się umówiłyśmy, ale też jest doradcą w bardzo wielu aspektach. No i właśnie jestem jej wdzięczna za to, że czasem się potrafi wycofać, żebym ja doświadczyła. Dzisiaj jestem prezesem firmy Agraf i jestem w zarządzie firmy Kadexpert. W Kadexpercie otwieramy nową działkę. Kad już stał się tak popularny, że właściwie wszyscy się na nim znają, natomiast odkryliśmy, że im więcej tych dokumentów kadowskich i dokumentów kreowanych przez komputery w ogóle w naszym otoczeniu, tym większy chaos i problemy. I zaczęliśmy się specjalizować, to trwa już od kilkunastu lat, a w tej chwili
mamy naprawdę bardzo profesjonalne narzędzia w zakresie ogarniania dokumentacji przedsiębiorstw w całości, a docelowo cyfryzacji tych przedsiębiorstw, także temat niezwykle fascynujący. No i wydaje mi się, tak jak większość tematów nowych i fascynujących, bez turkusu by się nie udało, ale to jest ciągle mój turkus. Mm-hmm. Dzięki bardzo. No właśnie, mój turkus i mówisz o takim przełomowym dla Ciebie momencie czy momentach i w takim razie ja mam to pytanie, no w ogóle skąd u Ciebie ten turkus? Historia jest specyficzna. Lata 80. to były lata przełomu. I ja właściwie w panice szukania sobie miejsca dla siebie no wymyśliłam, że okej, powstała taka okazja, że mogłam stać się partnerem w biznesie. Ale jedyne, co wtedy wiedziałam, i to brzmi mi do dzisiaj, więc słuchajcie, to naprawdę było bardzo mocne, to jest to, że ja się nie nadaję do zarządzania ludźmi. Że tylko się nie da po prostu. I jednocześnie no, nie widziałam innej opcji jak biznes po to, żeby zabezpieczyć siebie i w tamtym momencie starszych rodziców. Byłam sama, więc się czułam w obowiązku. Czasy, tak jak mówię, były trudne. I od początku funkcjonowałam z tą świadomością, że ludźmi to się chyba nie da zarządzać. W związku z tym wybierałam takich, którzy się sami sobą zarządzali. I niestety w tamtym czasie popełniłam bardzo wiele błędów. Jestem inżynierem z wykształcenia, więc też za bardzo nie miałam jakichś takich podstaw, że wypychałam tematy, ale jak wypychałam tematy tym, którzy chcieli je brać, to firmy rosły. A jak firmy rosły, to tworzyły się kolejne problemy, które właśnie z perspektywy zarządzania do mnie docierały. Na pewnym etapie współpracowaliśmy z firmą Viver. Paweł Gniazdowski, pamiętam dzisiaj, no oczywiście przyszłam do niego bezradna, jak to zrobić, nic nie działa, nic nie chodzi. No i Paweł po dłuższej rozmowie tak zastanowił się i powiedział, aha, to ty chcesz, żeby ludziom się chciało chcieć. No fajnie, mówię, ale to jest takie odkrywcze, o co chodzi? Na tamten moment tego w ogóle nie rozumiałam, natomiast dzisiaj wiem, że właśnie o to chodzi. Jestem w szoku. 30 lat temu pojawiło się odkrywcze zdanie i dzisiaj je dopiero rozumiem. Trzeba robić tak, żeby ludziom chciało się chcieć. A z Małgorzatą spotkałam się w takim momencie przełomowym poszukiwań, bo też właśnie Paweł, widząc moje szarpanie się ciągle, bo ja nie wiedziałam jak, zaproponował, mówię, Elżbieta, to może idź, zobacz, co to jest coaching. No i kilkanaście lat temu dotknęłam tematów coachingu, potem zgłębiłam. To były chyba takie milowe kroki. Oczywiście później były tylko i wyłącznie konsekwencje. Na coachingu, słuchajcie, pierwszy kurs coachingowy, taki zupełnie bazowy, ale bardzo fajnie poprowadzony. Wielkimi literami sobie napisałam na moim podręczniku, nie ma mnie. Dlatego, że wszystko to, co uważałam za swoją siłę, czyli wiedzę, autorytet, doświadczenie, też pewną stanowczość, no nie ma. Po prostu to nie o to chodzi. No ale pytanie, gdzie jestem? Kim jestem? Jestem szefem, mam spółki, za które odpowiadam. Naprawdę, słuchajcie, to był szok, który pamiętam do dzisiaj. Nie ma mnie. I coaching był dla mnie odkrywczy absolutnie. Także takie milowe kroki. Aha, czyli nie ma mnie, odkrycie tak, że mnie nie ma i że to całe doświadczenie jednak jakby w pewnych okolicznościach tak nie ma aż takiego znaczenia, jakie być może przypisywałaś. I też takie, żeby ludziom się chciało chcieć, tak, samym z siebie, więc się sami zarządzali. Mhm.
No dobrze, no i my się znamy, tak, jak powiedziałaś, i ja też to potwierdzam od wielu lat. Przyglądam się, jak to realizujesz i wiecie, no to z tym turkusem to jest tak, że wszyscy mówią, no powiedzieć to jest tak pięknie, nie? Tak w ogóle wszystko działa i wszyscy chodzą w takim fajnym nastroju, wszyscy się samozarządzają, jest pełnia i w ogóle nie wiadomo, tak, do czego się przyczepić. No ale w praktyce to bywa różnie. I jak to tak naprawdę robisz w praktyce, czy jak to robicie w praktyce? Jak to działa u Was? Okej, więc przede wszystkim to ja nie wprowadzam i nie głoszę turkusu. Może to teraz zabrzmi dziwnie, ale ja po prostu właśnie kierowałam się tymi hasłami, jak to zrobić, żeby ludziom się chciało chcieć. We wszystkim. Nie wiedziałam, że to jest turkus. Małgosia zaprosiła mnie na śniadanie i gwałtownie zaczęłam szperać po internecie, o co chodzi z tym turkusem i dlaczego ja mam być uczestnikiem tego śniadania, dlatego powiedziałam, to jest mój turkus, no bo nie wiem, ale widocznie coś w tym jest. Tak naprawdę jak zastanawiałam się nad tym, to jest jeden bardzo ważny aspekt. Ja zaczynałam od różnych haseł, wszyscy w firmie są liderami, to będę o tym mówić, albo od haseł związanych z zespołami. Natomiast tak naprawdę no, zespoły samozarządzające się można wprowadzać oddolnie. I to może być ekipa, która przejmuje inicjatywę. U mnie tak się działo. Jak wypychałam tematy, to zespoły same je może być robione wyłącznie z pozycji szefa, prezesa, właściciela. Nie można w mojej ocenie, z mojego doświadczenia i perspektywy wprowadzać turkusu nie będąc prezesem, nie mając kompletnego przełożenia na całość organizacji. Obserwowałam to dlatego, że Agraf jest grupą. I oczywiście w różny sposób zachęcałam szefów i prezesów, żeby realizowali pewne działania takie włączające pracowników. I jeśli prezes, szef, dyrektor nie rozumiał tego i nie miał wizji, to nic nie wychodziło. Ani ja, ani Małgorzata, bo trenowałaś na jednej ze spółek przez ponad rok, wiedząc, jakie są moje priorytety i preferencje i starałaś się to wprowadzać, nie wyszło. Małgorzata wychodziła, a zespół zaczynał po swojemu. W związku z tym ja też wychodziłam, bo mówię, dobrze, to będę ją wspierać, jestem jak właścicielem, ale nie miałam umocowania w spółce, nie miałam codziennej pracy i w pewnym momencie spółka już miała na tyle problem, że prezes poprosił mnie, mówi, słuchaj, wejdź, bo ja już nie bardzo wiem, co robić. Oczywiście trudna sytuacja z dostawcą głównie spowodowała taką sytuację na rynku, trzeba było wymyśleć absolutnie nowatorskie aspekty rzeczy i zupełnie inaczej zarządzać zespołem. I wtedy ja weszłam do zarządu i zaczęłam realizować to, co realizowałam i zrozumiałam, dlaczego Małgorzacie się nie udało wcześniej, dlaczego mnie się wcześniej nie udało. Dlatego, że od strony zarządu nie było mocnego przełożenia na organizację, na te zasady i te formy pracy, które tak naprawdę dzisiaj nazywamy turkusem. Także na pewno to jest istotny element. Natomiast takim przełomem i powiedzmy fundamentem i zasadą mojego turkusu, bo ja też lubię sobie rzeczy upraszczać, jest aspekt podmiotowości. Jest to słowo, które to oczywiście gdzieś tam się zrodziło między coachingiem a Covey'em. To hasło się pojawiało na tyle często, że ja się nad nim zatrzymałam. I zaczęłam się zastanawiać i okazało się, że to jest właśnie fundament mojego turkusu. Tylko chciałabym też Was na chwilę zatrzymać,
Ja sobie zrobiłam, przełomowa była tabelka. Podzieliłam tak, stronę. Tabelki tam. Tak, tabelki są moje ulubione. Tak, tabelki, słuchajcie, kto pracuje ze Elżbietą, proszę opanować tabelki. I podzieliłam kartkę na pół i po jednej stronie sobie napisałam podmiot, po drugiej stronie napisałam przedmiot i zaczęłam się zastanawiać, o co chodzi. I teraz też chwilę zastanówcie się. Oczywiście ja zacznę. Podmiot to osoba, ma wolę, ma poczucie własnej tożsamości, ma poczucie wolności. Zastanówcie się, co jeszcze byście tam wpisali do tej tabelki tak na chwilę. Tam wam... Możecie się zastanowić, tak, możecie na czacie napisać to jeszcze. Właśnie. I oczywiście przedmiot. No poczekaj, tak Elu, dajmy chwilę, dajmy chwilę na refleksję. To może na czacie, wrzucajcie rzeczywiście jakieś elementy, co proponujecie jeszcze tutaj do tej charakterystyki podmiotu. To jest bardzo ważne, potem zobaczycie, to wszystko się na tym opiera. Super, okay. Dokładnie. Sprawczość, wola, potencjał, podmiot ma swoje cele i potrzeby. Potrzeby, bardzo indywidualne szczerze. Preferencje, motywacje, emocje, uczucia, szacunek. Czyli taką potrzebę szacunku, tak? Rozumiem tutaj też. Swoją historię przekonania. Słuchajcie, bardzo ważne jest też odpowiedzialność i konsekwencje za swoje działania. To też jest element niezwykle istotny. I Paulina mówi tak, że jej, jemu się chce, czyli danemu podmiotu się chce. Albo się nie chce. Albo się nie chce. Dokładnie. I zobacz, przyjrzyjmy się na chwilę, bo to myślę, że wystarczy już, żeby poczuć trochę temat. Przyjrzyjmy się formule. Czyli jest to rzecz. Ma właściciela, ma dysponenta, jest używana. Dopiszcie teraz trochę elementów. Co jest przedmiot? Charakterystyczne dla przedmiotu. Nie ma woli, nie jest sprawcze, nie ma odpowiedzialności, można go łatwo zmienić. Czeka na akcję z zewnątrz. Nie ma duszy i serca emocji. Statyczność. Słuchajcie, teraz mi przyszła taka myśl, podmiot i przedmiot. Podmiot działa różnie. Zależy od okoliczności, od wszystkiego. Przedmiot zawsze będzie działał w miarę podobnie i przewidywalnie. Słuchajcie. Magda mówi tak, nie ma woli działania, tak? Przedmiot nie ma woli, rzeczywiście. Działa tak, jak się go użyje. To jest jednak historia o młotku, który został skonstruowany w jakimś celu, ale możemy go używać równie dobrze do różnych innych, że tak powiem, celów, tak? Dokładnie. Bo funkcja na to pozwala. I młotek nie ma nic do gadania. Z podmiotem się umówimy na określone działanie i jest to dość ważne dla podmiotu. Przedmiot możemy używać, to my decydujemy do czego, jak, w dobrych, złych celach. Podmiot ma wybór, przedmiot nie. To Paulina, piszesz też, że można go wykorzystać, przedmiot można wykorzystać, prawda? Dokładnie. Można też wyrzucić, można zniszczyć. Okej? Myślę, że trochę zaczynacie czuć temat. Słuchajcie, ta tabelka jest fundamentem. Tak naprawdę fundamentem do wszystkiego, co potem się zadziało. Czyli w momencie, kiedy ja zakwestionowałam hierarchię, a też to się odbyło na spotkaniu, jak wchodzę do firmy, to kwestionuję hierarchię i głoszę podmiotowość. To są dwie podstawowe rzeczy. Tak jak mówię, nie głoszę turkusu, tylko kwestionuję hierarchię. Mówię, co jest złego w hierarchii. Nie będziemy tego w tej chwili... Podstawa to właściwie hierarchia jest zaprzeczeniem
wielu potrzeb podmiotów i tego, w jaki sposób funkcjonują i jak funkcjonują, możecie się temu przyjrzeć. Ja na to jestem gotowa poświęcić całe spotkanie, takie pierwsze właśnie zakwestionowanie hierarchii i głoszenie podmiotowości. I teraz popatrzmy, jak już wiemy, co to jest ta podmiotowość, to co z tego wynika? No, podstawowa rzecz, pracownika się nie zatrudnia, tylko zaprasza. Jest podmiotem, ma wolę, wybór. Ja muszę mu powiedzieć, jak go widzę, zapraszam go. Nasze spotkania, Małgosia w nich uczestniczyła, są szczególne. Niektórzy są zdezorientowani, bo chcą odtąd dotąd i czego oni ode mnie chcą. A ja tak naprawdę pytam się, co człowiek lubi, czym się zajmuje, co chciałby robić. Oczywiście nakreślając na tle tematu, żeby wiedzieć, w jaki sposób go zaprosić do współpracy. Też pamiętam, wiesz, z takich właśnie spotkań rekrutacyjnych akurat, takie bardzo duże zdziwienie po drugiej stronie i taką jednak trudność na początku, tak, w zaufaniu, że my rzeczywiście nie mamy takiej intencji, że teraz będziemy kogoś manipulować i wpuszczać w jakąś ścieżkę, żeby on pokazał miękkie podbrzusze, a potem go tam walniemy, żeby sprawdzić, czy wytrzyma. Czyli też to dla mnie to było takie odkrywcze, że i poświęcaliśmy później na to więcej czasu, tak, żeby jednak ludzie się poczuli bezpiecznie w tym zaproszeniu. Tak, to niestety trwa, no ale też po prostu ci, którzy się deklarowali, no to też trochę pasowali do naszej organizacji, do stylu, też pokazywaliśmy, jacy jesteśmy. Z pracownikiem umawiam się na zasady i na rolę, na odpowiedzialność, na własność procesów i projektów. Ja o tym będę mówiła. Miałam wielki problem i po prostu ciągłe wojny, bo te tematy dotyczą typu twoje obowiązki. Twoje w RODO są jakieś elementy, które też absolutnie kwestionują podmiotowość. Mam z tym problem rzeczywiście, bo po prostu u mnie to wygląda inaczej, ale właśnie żebyśmy rozumieli, to podmiotowość wymaga partnerstwa, a w związku z tym umowy i porozumienia, bo tak naprawdę partnerstwo to też jest problem i też lubię zadawać takie pytanie, co to jest partnerstwo, bo wiele osób odpowiada, no porówno, nie, to jest tak, jak się umówimy. To też było moje odkrycie, że partnerstwo jest takie, jak się umówimy, właśnie taka rozbiegówka na jednym z kursów coachingowych czy mentoringowych właśnie była, dotyczyła tego partnerstwa. Ja się z osobą w grupie umówiłam bardzo nierówno, bo jestem starsza, wysoka, ćwiczenie polegało na wykonaniu jakiejś ewolucji. Miałam w grupie dziewczynę, która była młoda i jak gdyby ja też zebrałam śmietankę, ale tak się umówiłyśmy, tak chciałyśmy podzielić swoje zadania. Grupa zakwestionowała, że wygrałyśmy oczywiście zadanie, ale grupa zakwestionowała, no ale to było niesprawiedliwe, Elżbieta przejęła wszystko. No ale od początku taka była jej propozycja, taka była umowa, my byłyśmy zadowolone. Więc partnerstwo to jest umowa i dlatego staram się umawiać też zasady, według których pracujemy. Oczywiście istotną konsekwencją jest cel. Tak naprawdę podmiot ma swoje cele i musi wpasować się w cele firmy, w jakiś sposób ze swoimi celami musi się odnaleźć w tych celach. W związku z tym uwspólnianie celów jest po prostu na porządku dziennym. Wchodzimy na spotkanie, uwspólniamy cele. Realizujemy zadanie, uwspólniamy cele. Ja jeszcze dopowiem, bo to jest bardzo ważne też dla mnie.
Dopowiem, że no, rzeczywiście jedną z zasad, tak, bo powiedziałaś, umawiam się na zasady też, tak, jedną z zasad rzeczywiście w organizacjach, w których Elżbieta działa ze swoim turkusem i ze Siewago, faktycznie jest ta droga, ja też przez nią przeszłam, tak, czyli doprecyzowanie celu, rzeczywiście po co tu jesteśmy, z czym chcemy wyjść i tak naprawdę jeśli ten cel nie jest nazwany, ale również pojawia się przestrzeń na takie aspekty, czego potrzebuje jakby firma, czego ty potrzebujesz, tak? Bo ja mogę mieć cel do zrealizowania typu nauczyć się czegoś na tym spotkaniu albo przećwiczyć coś, tak? I to jest dla mnie absolutnie magiczne. Ciężkie jak cholera, słuchajcie, naprawdę. Czasami ja sama zgrzytam zębami, jak coś przygotowujemy we dwie z Elżbietą i ciągle ten cel szlifujemy, po co to robimy i do czego to ma nas doprowadzić, ale też niezwykle wartościowe. Tak, to jest ważne, bo jak źle zdefiniujemy cel, to potem źle działamy, ale jeszcze jest ważne, szczególnie w zespole, w dużym zespole, żeby spotkanie rozpocząć, okej, to z czym chcecie wyjść. Ja często rozmawiając z szefami, ze znajomymi, mówili, okej, no ja już się ciągle spotykam z ludźmi i oni są ciągle niezadowoleni. No a pytasz ich, po co przyszli, no bo ty napisałeś, po co ich chcesz widzieć i co chcesz zrobić, ale czy pytasz się, z czym oni chcą wyjść w związku z tym, jakie mają w związku z tym problemy, potrzeby, co chcą rozwiązać? No nie. No i sprawa jasna. Oni wiedzą, że sobie pogadają, ale i tak nie wypłyną ich tematy. Jeżeli ja od tego zaczynam, to co przyszliście, z czym chcecie wyjść, jakie tematy w związku z tym tematem głównym widzicie, że należy rozwiązać, ludzie zaczynają się aktywizować i zaczynają uczestniczyć. Jak tego się nie ruszy, to po prostu kolejne spotkanie, pogadanie i pójście dalej. Kolejny temat... To jest w związku z tymi podmiotami, tak naprawdę dla mnie oczywistym jest, że każdy jest liderem. Mam kiedyś na takim spotkaniu przy okazji jakiegoś śniadania, trener opowiadał, że w firmie powinni być sami liderzy. Słuchajcie, oburzenie uczestników było wielkie. No jak to? No to jest niemożliwe. Tak, w firmie powinni być sami liderzy. Każdy odpowiada, musi nauczyć się być liderem w zakresie swojego obszaru działania. I on tam jest liderem u mnie autentycznie, czyli decyduje, wybiera, dobiera sobie, jak są problemy konsultantów, podejmuje decyzję. No oczywiście wysyła tę decyzję do akceptacji. Ale to o co jego decyzje, jego liderstwo, jaki jest kłopot, to się spotykamy w większym gronie, on jest gospodarzem spotkania, reszta konsultuje. No, to jest niezwykle ważne. Każdy musi być liderem. Tu się pojawia kolejna konsekwencja podmiotowości. Podmioty są w relacji ze sobą, tak naprawdę partnerskiej i służebnej. W tym razie jest wykorzystywanie. W związku z tym kolejny element, który budzi pytania, obawy. Ja pamiętam sama, kiedy się z tym zderzyłam, kiedy zderzyli się moi szefowie, służebna rola szefa. No dobra, ale w tym momencie to pracownik to wykorzysta, bo przecież jest podmiotem, który ma potrzeby, i ja mam mu służyć. Te dwie rzeczy po prostu gdzieś tam mieliśmy kłopot, żeby to stykać. Powiem więcej. Często spotkania biznesowe też są gdzieś tam, tak jak już wspomniałam, rozbiegówka jest z jakimś trenerem i też była rola lidera. Króciutko, takie kilkanaście minut i ja powiedziałam, że lider jest służebny. Reakcja wokół mnie, a byli szefowie naprawdę, albo z dużych korporacji, albo właściciele firm, tam ta grupka była może 7 czy 8 osób. Słuchajcie, oni zachowali się, nie wpisali tego do cech lidera, zachowali się tak, jakby nie słyszeli.
po prostu się odwrócili, zignorowali i tematu dla nich nie było. Było to dla mnie niesamowite. Ja nie rozumiałam, mówię, może coś nie tak. Rozmawiałam z tym trenerem, który był dla nas przydzielony. Nie martw się, ludzie się tego boją. I ja długo wokół tego tematu chodziłam, bo jakoś sobie radziłam, ale widziałam, że moi szefowie sobie nie radzili. I słuchajcie, odkrycie to jest niesamowite, bo podmiotowość tak naprawdę to nie jest ja jestem podmiotem. I teraz jak głoszę podmiotowość, dawniej głosiłam jesteśmy podmiotami. Nie, to, że ja jestem podmiotem, to jest moja cecha naturalna. To nie jest podmiotowość. Podmiotowość to jest ja uznaję podmiotowość drugiej osoby. I wszystko jedno, czy jestem pracownikiem, czy jestem szefem, ja uznaję podmiotowość drugiej osoby, dopiero wtedy tę podmiotowość realizuję. I to było odkrycie, bo nagle ja zaczęłam śmiało mówić, kochani pracownicy, ja też jestem podmiotem. Ja też mam z racji mojej roli potrzeby. Ja też mam z racji mojej roli różnego rodzaju problemy, które muszę rozwiązywać i potrzebuję od was informacji, potrzebuję od was wiedzy. To zmieniło moje samopoczucie diametralnie, kiedy to jest uznanie podmiotowości drugiej osoby i ja, szef, też jestem podmiotem, nie tylko wy, kochani pracownicy. Także tu mamy z tej podmiotowości naprawdę wynikają różne tematy, więc lider też jest podmiotem i służebna rola lidera jest w tym momencie zdecydowanie łatwiejsza. Zatrzymam na chwilę, bo słucham tego, co mówisz i tak troszkę mi zabrzęczało, zarezonowało, że tak naprawdę z jednej strony wszyscy oczywiście, czy większość nas tak, no jak nazywa, tak nazywa, ale czujemy tą swoją odrębność, tą swoją podmiotowość, tak, ze wszystkimi naszymi potrzebami i wyjątkowością, bo każdy z nas jest inny. A z drugiej strony trochę usłyszałam też w tym, co mówiłaś, że no, trzeba się zgodzić też na swoją własną podmiotowość, czyli jak gdyby nazwać i tak naprawdę zobaczyć, co to oznacza w naszej interakcji z innymi i w ramach roli, które pełnimy, czy ról, które pełnimy. I też zaakceptować, że inni też są podmiotami, w związku z tym wcześniej czy później gdzieś tam się spotkamy, jak gdyby na tych naszych różnych potrzebach, tak, różnych celach, czy różnych sposobach działania. I to też warto mieć z tyłu głowy po prostu gdzieś tam myśląc o organizacji jako o turkusie, tak, jakimkolwiek. Tak, musimy się spotykać jako podmioty rzeczywiście w tych różnych płaszczyznach. I jeszcze w temacie lidera mnie zarezonowało kiedyś zobaczyłam, ktoś pokazywał, to było chyba w kontekście Lina, odwróconą piramidę. Mamy hierarchię i nagle człowiek odwrócił tą hierarchiczną piramidę i mówi, a teraz powinno być tak. I zobaczcie, prezes, dawniej pracownicy służyli celom dyrektorów, a dyrektorzy celom prezesa, w różny sposób komunikowanym. Dzisiaj wspólne cele, jakie one są i prezes służy szefom i służy pracownikom, dyrektorzy służą pracownikom, kierownicy służą pracownikom, cała firma służy klientowi. Jest to po prostu ta odwrócona piramida i poczucie jej w kontekście też służebnej roli jest w mojej ocenie niezwykle ważne, no i też trudne, trzeba to przetrawić. Mm-hmm. I oczywiście podmiotowość nakazuje wolność w zakresie realizacji zadań, czyli tak jak już wcześniej mówiłam, są cele, firma ma cele, procesy mają cele, projekty mają cele, zespoły gromadzą się wokół celów, natomiast ludzie mają wolność na etapach procesów w zakresie realizacji swoich zadań, ale też, żeby nie było anarchii czy chaosu,
to nazywamy sobie te procesy i to zespół nazywa proces. Nie zespół dostaje proces w postaci procedur. Nie, zespół nazywa proces. I cały czas go nazywa i cały czas go doskonali. To jest taka istotna ważność tutaj w tych tematach. Możemy to potem rozwinąć. Natomiast jeszcze jeden element niezwykle ważny, który odkryłam w kontekście podmiotowości. Także cały czas dla mnie przewodnikiem jest podmiotowość. Szacunek dla różnorodności. Słuchajcie, no dobieram, zatrudniam ludzi, z którymi chcę pracować. Ale oni są inni ode mnie. Wiecie, jak wygląda komunikacja z różnorodnymi. Jest bardzo trudna. I też odkryłam, w jaki sposób niwelować konflikty w aspekcie różnorodności. I to, że mam szacunek dla różnorodności, to w pewnym momencie zobaczyłam z zadowoleniem, bo my poza IT jeszcze nadwyżki lokujemy w nieruchomościach. I ostatni nasz projekt był przez ponad pół roku, tylko dlatego, że mój partner w zarządzie, ja się zajmuję strategią, po prostu no, nie był przekonany, jeszcze brakowało wielu aspektów i oczywiście ja z pozycji właściciela i prezesa mogłam nakazać, tylko co z tego? Po prostu nic by to nie przyniosło. W związku z tym przez pół roku starałam się różnymi zabiegami dotrzeć z argumentami, wyciszyć emocje. Projekt, kłopot polega na tym, że my każdy projekt robimy większy o 100% nowy, inwestycyjny. I to są naprawdę niesamowite wyzwania. I ten projekt też ja taki po prostu przyjęłam w swojej wizji. Natomiast sami wiecie, że w pewnym momencie granice wizji są wielkie. I ja wtedy się nauczyłam, że pracownik zrobi bardzo dobrze zadanie. Słuchajcie, gdybym ja tego nie zrobiła, byśmy się wywalili na tym projekcie. A ponieważ osiągnęliśmy we dwójkę pełną gotowość do tego działania, to projekt mimo wielu trudności zakończył się naprawdę sukcesem i jestem z niego dumna. I oboje możemy być dumni, mieliśmy trudności, bo mieliśmy gotowość. Także kolejny aspekt, po prostu uznanie tego, że pracownik jest gotów albo nie gotów do danego zadania. I nie ma co z nim walczyć i nakazywać. Jak nie jest gotów, to go nie zrobi. To jest oczywiste. Trzeba po prostu doprowadzić do tej gotowości. Także tyle o tym, jak podmiotowość wpływała na różne moje podejścia do aspektu ludzi i zarządzania. Słuchajcie, ciekawa jestem bardzo, bo oczywiście to jest utrudnione na tych online'ach, ale ciekawa jestem bardzo, jak usłyszeliście, co wam też zostało w głowie, gdybyście mogli każdy tam po jednym haśle podać po tym, czym Elżbieta się w tej chwili podzieliła. Takie nawet powiedziałabym trenerskie, co zabieracie ze sobą z tego fragmentu. Napiszcie. Halo, halo? Czy mnie słychać? Słuchajcie, tego pewnie szukają, przynajmniej ja szukam jeszcze w głowie. Dobrze, dobrze. Z tego ogromu ciekawych rzeczy i mądrych, co tutaj wybrać. Dla mnie kluczowymi słowami było to, że się ludzi zaprasza, nie rekrutuje, tylko zaprasza. To jest takie dobre, po prostu dobre. Nie zdawałem sobie sprawy, że to jest takie proste i takie dobre. Dziękuję bardzo. No ja podobnie z tym zapraszaniem, jest to dla mnie bardzo, bardzo odkrywcze, jakoś tak od razu po prostu to wchłonęłam
jako swoje, że się bardzo z tym zidentyfikowałam. I że szef też człowiek, ale w takim kontekście, że jednak doświadczałam przez większość mojego życia takich szefów, którzy jednak starali się sami nie pokazywali tego, że są ludźmi, więc jakby ta otwartość, że szef mówi, że też jestem człowiekiem, bardzo może pomóc, żeby faktycznie spojrzeć na niego jak na człowieka. Aha. Okej. Szef też człowiek, patrzę teraz na czat, podmiotowość, szacunek, partnerstwo, rozmowa, zaproszenie, brak hierarchii. Mi to pokazuje, jak bardzo partnerstwo to proces stwarzania. Gotowość do realizacji zadania przez pracownika jako nowa i interesująca perspektywa, Tomasz Szer. Okej. No dobrze, słuchajcie, to zostawiam Was z Waszymi przemyśleniami, a ja teraz zapraszam Elżbietę do kolejnego etapu naszej podróży przez Twój turkus, Elu. I to, co często się pojawia gdzieś tam, jak ludzie dyskutują o turkusie na forach różnych, czy nawet na różnych spotkaniach, to jest też takie, no dobrze, ale w takim razie jakie na przykład takie zasady, tak, ustalone w zespole, poza tym, co powiedziałaś, co jest taką bazą i fundamentem tego turkusu, takim credo, jakie zasady takie na roboczo można na przykład ustalić i co ustaliliście u siebie, czy jak to u Was działa na co dzień, tak, już tak operacyjnie? Ja zaczynam tak naprawdę od tego, że pokazuję, co to jest firma. I te zasady to tak naprawdę to jest nazwanie oczywiście tematu podmiotowości i omówienie, ale też mówię o tym, co to jest firma, że nasza firma to są ludzie zgromadzeni wokół projektów albo procesów. Firma się toczy zgodnie z procesami. Zasadą jest, że nie mamy procedur. Są te zasady, które ja definiuję, czyli rządzą zasady i rządzą role w nazwanych procesach lub projektach. Co to oznacza? Że decyzję podejmuje osoba, której problem dotyczy w ramach jej roli, procesu lub projektu. To są te zasady, które ja nazywam. Reszta zasad tworzy się w ramach i tworzy ją zespół w ramach tworzenia, nazywania procesów i projektów. Pracy, tak naprawdę mamy pracę, procesy w ramach pracy w różnych projektach i procesy normalne firmowe, które dotyczą bieżącej działalności firmy. I te zasady tworzy zespół w zależności od tego, co się dzieje. Czyli fundamentem i też to nie jest tak, że ja nagle mówię, to teraz nazywamy procesy. Próbowałam, nie wyszło. Zawalaliśmy się procesami, kończyło się na tym, że widzieliśmy, ile ich trzeba nazwać. Mówię, nie, to nie tędy droga. Po prostu zaczynamy nazywać, zabieramy się za proces, który nam doskwiera, w którym coś nie działa. I kolejno te procesy, w których nie działa, po prostu nazywamy. I jak już uda nam się taki proces nazwać, to naprawdę on już sam działa, po prostu, bo nazwał go zespół. Ja nie przynoszę procesu. To zespół, ja też jestem uczestnikiem tego zespołu, dzielę się doświadczeniem, natomiast proces musi nazwać zespół. To jest też fajne, bo jak coś nie działa w firmie, to albo nie działa podmiotowość, czyli ktoś kogoś uprzedmiotowił w obie strony, albo nie działa proces. Nie ma innych aspektów, że coś nie działa. W związku z tym moje zasady to są właśnie te, że nazywam podmiotowość, firma to proces, procesy i ludzie są skupieni wokół celów, więc musimy nazywać cele, żeby się nie pogubić. I role rządzą, role, zasady i role. Tak jak się zespół umówi,
tak po prostu ma funkcjonować. Z tymi rolami to jest przeciekawa rzecz i ja się wielokrotnie też zastanawiałam, jak tak naprawdę można pomóc, tak? To z takiego czysto konsultanckiego, powiedziałabym, podejścia, jak można pomóc ludziom właśnie w zrobieniu tej różnicy i ogarnięciu, bo jednak w strukturze firmy, no każda firma ma strukturę niezależnie od tego, jakiego koloru jest ta firma, w strukturze firmy na przykład jesteś prezesem, ale w tym projekcie, w danym zespole projektowym możesz mieć zupełnie inną rolę i to nawet wcale nie jakąś taką zarządczą, sprawczą, tak, tylko wręcz, nie wiem, możesz równie dobrze robić notatkę ze spotkania albo wykonywać jakieś prace asystenckie. Jak to działa w praktyce? Gdzie tu widzisz jakieś trudności i jak sobie z tym radzicie, jeśli w ogóle takie... No rzeczywiście to wymagało, ale znów wymagało jasnego nazwania ode mnie, że to są role. I rzeczywiście szczególnie nowi pracownicy mają kłopot, dlatego że nowi ludzie wymagają wprowadzenia w tematy i w swoją rolę. I jeżeli, i często, ale też jest nas niewiele osób, więc zdarza się na przykład, że prezes, który ma bardzo merytoryczną wiedzę w zakresie na przykład systemów zarządzania dokumentacją, które sprzedajemy, jedzie do firmy. Tylko że wtedy niezależnie i niezmiennie, jak mamy przyjętą zasadę, że właścicielem procesu handlowego jest handlowiec, bo taka u nas jest zasada, że to handlowiec jest właścicielem procesu, to wtedy pan prezes musi się podporządkować handlowcowi w ramach zespołu i decyzję podejmuje handlowiec. W związku z tym handlowiec organizuje zespół, w którym pan prezes jest równoprawnym członkiem zespołu. Handlowiec w ramach spotkania w zespole zorganizowanego następuje przydzielenie ról lub on je jakoś tam przydziela, zespół to dyskutuje i prezes pilnuje się tej roli. I to jest niezwykle ważne. Rzeczywiście były momenty, gdzie jeszcze nowi pracownicy się gubili, natomiast to bardzo szybko, jeżeli szefowie są konsekwentni, to bardzo szybko po prostu wchodzi w krew i tam, gdzie wchodzimy do zadania, jesteśmy partnerami. Ja jestem partnerem w zadaniach marketingowych i po prostu normalnie siadam i robię na równi z zespołem. Oczywiście jest też ważne, żeby zespół podgarniał swoją pracę, podsumowywał. No, tam, gdzie jestem członkiem zespołu, to też mam prawo powiedzenia, co mi przeszkadzało, co nie w tej pracy, co było fajne. Każdy o tym mówi. Musimy takie tematy podsumowywać. Czasem zostawiam zespół jeszcze, żeby ogarnął tematy trudniejsze między sobą. Natomiast no, ja z racji roli to niestety, jak mam jakieś jeden na jeden tematy, to po prostu zapraszam osobę i załatwiam to jeden na jeden. Chyba że temat wypłynie na forum zespołu. Także też no, mam tą świadomość, daję zespołowi też możliwość samodzielnie podgarnięcia tematów i włączam się ewentualnie z jakimiś moimi aspektami, żebym nie była wykluczona. Myślę, że z czasem nie muszę, szczególnie młodym, nowym zespołom daję taką przestrzeń, żeby oni się przyzwyczaili, że ja w sposób neutralny też potrafię razem z nimi uczestniczyć, jeśli pracowałam, to razem z nimi uczestniczę w ocenie tego procesu i rezultatu. Także tutaj no, trzeba być konsekwentnym. Prezes jest dla banku, żeby reprezentował firmę, natomiast w konkretnym procesie prezes ma rolę. I często tak jest, żeby to głupio przed klientem, wyglądało głupio przed klientem, to prezes oczywiście zagaja i zaczyna, ale potem już ogranicza się wyłącznie do swojej roli. Tutaj Tomek Szer pisze na czacie, występowanie w wielu rolach nie jest sprzecznością, wynika z naszej struktury psychologicznej, czyli właściwie należałoby powiedzieć, że jest nam z tym wygodnie.
i nawet mamy taką potrzebę, żeby te różne role mieć po prostu. Mhm. No dobrze, a co się dzieje, jeżeli jednak pan prezes, że tak powiem, biorąc ten przykład, tak, pojechał jednak w roli ustalonej z handlowcem, jest tak naprawdę członkiem zespołu, a nie prezesem na tym spotkaniu, a mimo wszystko wypadł z roli? No, zespół ma obowiązek mu to wytknąć i po prostu rozliczyć temat. Tak się umówiliśmy, ale to nie było zrealizowane we właściwy sposób. Także ośmielamy. To ja też widzę po nowych osobach. One muszą się ośmielić, żeby prezesowi coś takiego powiedzieć. Słuchajcie, no ja jestem osobą z grupy tych czerwonych. Ze mną niełatwo jest. To może tak fajnie wygląda. Ja bardzo mocno pracuję nad sobą. Ale generalnie jestem osobą emocjonalną, porywczą, zdeterminowaną. Jak wpadam w pasję, a nie umiem pracować bez pasji, jak się zaangażuję, to po prostu, no niestety bywam czasem taka czołgowata. Też mówię o tym otwarcie i proszę, żeby mi zwracano uwagę, żeby... I naprawdę, no, byłam z siebie bardzo dumna, jak w pewnym momencie takiego mojego zaczynania na forum bardzo młody pracownik powiedział: Elżbieta, ale ja sobie nie życzę. Okej? Tak u nas jest. Można, w stosunku do prezesa można robić uwagi na forum, jeden na jeden, jak chcecie. Ja w stosunku do pracowników takie rzeczy robię jeden na jeden. Takie trudniejsze rozmowy, natomiast zespołowe. To tutaj, słuchaj, teraz jak o tym mówisz, tu jeszcze powiem, że Ania pisze, ja potwierdzam, to działa, tak? Czyli macie tutaj tak zwany dowód bezpośredni, że jest potwierdzenie, że rzeczywiście Elżbieta się tutaj nie mija z prawdą. Teraz trochę, wiesz, jak wspomniałaś o tym, że jest jakby każdy ma prawo zatrzymać, powiedzieć, tak, wyrazić pewnego rodzaju opinię, to trochę znowu kieruje mnie w stronę takiego przekonania, gdzieś tam mitu, który gdzieś tam wokół organizacji turkusowych narósł, to jest taki, że tam po prostu jest tak miło i ludzie generalnie nie oceniają siebie tak nawzajem, tylko jakby próbują, czy są w stanie zobaczyć więcej, głębiej i taki trochę, wiesz, sielankowy obraz tego turkusu, co z kolei powoduje, że wielu menadżerów tak mówi, wielu właścicieli firm mówi, no mnie to nie styka z realiami, które ja widzę, w związku z tym ten turkus jest do bani, tak, bo to, co ja znam, jest zupełnie inne i ten rozdźwięk jest za duży. Jak to jest z tym ocenianiem w turkusie, z tym feedbackowaniem, jak to się ładnie mówi w różnych organizacjach? Są dwa tematy. To co powiedziałaś, jeszcze na myśl przyniosło mi dwie rzeczy. Jeszcze jedną, o której chcę powiedzieć, bo dla mnie miło, to znaczy, że są zamiatane pod dywan konflikty. Nie ma po prostu możliwości, żeby we współpracującym zespole gdzieś nie zaiskrzyło. I jednym z pierwszych aspektów, jeszcze zanim zakwestionowałam hierarchię, jeszcze zanim zaczęłam mówić o podmiotowości, pamiętasz, Małgosiu, zrobiłyśmy kilkugodzinną sesję na temat radzenia sobie z konfliktem, rozwiązywania konfliktów. Ja bardzo nad tym pracowałam, dlatego że właśnie wypłynęły wtedy sprawy, które zostały zamiecione pod dywan i uznano, że to byłoby kablowanie. Musieliśmy o tym porozmawiać, musieliśmy dać rady, w jaki sposób robić, załatwiać tematy konfliktowe, więc... Ale to też pokazało, jak dużo bólu było, jak gdyby przekonań, też nastawień, ale bólu takiego ludzkiego pod spodem w tych... Tak, tutaj w jednym z pytań, w jednej z odpowiedzi na pytanie przed spotkaniem było, jak kultura. No oczywiście, mamy kulturę taką, jaką mamy, czyli po prostu
jakieś ujawnianie nieprawidłowości, to rodzi podejrzenie o kablowanie. W związku z tym ja szukałam, jak to załatwiać, żeby nie było tego typu elementów i żeby ludzie się czuli komfortowo. I słuchajcie, znów rozmowa o procesie w ramach procesu. Jak coś nie działa, to definiujemy proces, definiujemy, w jakim procesie to nie działa i rozmawiamy o procesie i co nie działa w tym procesie. I wtedy nie ma kablowania, bo mówimy o konkretnych rezultatach, które nie są takie, jak trzeba, o konkretnych działaniach. Zastanawiamy się, jakie są problemy i jak po prostu te działania redefiniować. I tak naprawdę załatwiamy tutaj bardzo wiele konfliktów. Tak jak powiedziałam, jeżeli ja mam konflikt, to zagarniam pracownika jeden na jeden i rozmawiam konkretnie, co usłyszałam, co zobaczyłam, co widzę, co mi przeszkadza, ale jak widzę, że jest to konflikt z postawy, jak widzę, że jest to konflikt wynikający z tego, że on coś źle robi, to po prostu nie oceniam, to też jest jeden z elementów istotnych. Mhm. Oceniam, tylko po prostu pytam o proces. I jeżeli dostrzegam, że jest kolizja z procesem, to robimy sobie sesję nad procesem. I wtedy się okazuje, że jest nie takie rozumienie, nie takie albo jakaś przeszkoda, albo jakieś doświadczenie i wtedy przenosimy proces na forum. Albo się okazuje, że pracownik nie do końca tak zrozumiał proces i słuchajcie, naprawdę ludzie są dzięki temu wspaniali. Nie ma w ogóle problemów i tematów. A też jeszcze feedback na przykład do szefa. To jest pracownikowi feedback szef w jakiś sposób da, zespół wzajemnie też, natomiast jest problem, jak dać szefowi feedback. No mhm. I ja znalazłam taką metodę, słuchajcie, bo znów, ponieważ jestem czerwona i emocjonalna, no to niestety taki feedback typu na korytarzu, czy no na mnie nie działa często, no przecież ci mówiłem. No gdzie mówiłeś, nie usłyszałam. Słuchajcie, to metoda na takiego szefa mhm. jak ja, jest genialna. Przyjdźcie we dwójkę. Słuchajcie, ja zobaczyłam, że to niesamowicie działa, dlatego że jak są dwie osoby, to ja się bardziej ogarniam. Muszę, bardziej się ogarniam, bo muszę już kontrolować jak gdyby reakcję dwóch osób, czyli wychodzę z emocji, wchodzę do rozumu, jestem uważniejsza, przyglądam się, często tę drugą osobę proszę o wyjaśnienie. Czasem, bo znów mam taką kolejną zasadę, jak zatrudniam ludzi, to oni są w porządku. W związku z tym to nie jest tak, że oni chcą coś, robią coś na złość lub wbrew, tylko czegoś nie wiedzą. I tak samo ja mogę czegoś nie rozumieć i nie wiedzieć. Więc ten pracownik, który ma problem, mówi, jest tak i tak. Ale często tego drugiego proszę, dobra, to wytłumacz mi, bo ja nie do końca rozumiem. Słuchajcie, dla mnie, dla takiego właśnie czerwonego szefa, dwójka niestety jest potrzebna, żeby mnie doprowadzić do porządku i dać feedback. Ale też zapraszam do tego i rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje. Albo jak mam kłopot, no to wtedy próbuję właśnie w szerszym gronie zrozumieć, na czym ten mój kłopot polega. Nie wiem, czy to, Małgosiu, jest odpowiedzią na twoje pytanie, bo ja trochę skręciłam na konflikty. Aha, skręciłaś na konflikty, ale to też jest ważne, bo rzeczywiście myślę, że tutaj też to, o czym mówimy często w kontekście turkusu, czyli o tym, że to jest takie przejrzyste, transparentne, że tak naprawdę jak gdyby nie ma takiego zjawiska, tak, nie wiem, knucia czy ukrywania jakichś tam sytuacji. W związku z tym faktycznie, jeśli komuś coś się uwiera w bucie, no to faktycznie powinna być przestrzeń na to, żeby o tym porozmawiać i porozmawiać w bezpieczny sposób i sobie z tym tematem poradzić. Ja się trochę zastanawiam, bo też taki temat, rozmawiałyśmy też o tym trochę wczoraj. Myślę, że jest to temat ważny. Jest też z nami Daniel Urban, który też ten temat poruszał na którymś z naszych śniadań.
A mianowicie kwestia właśnie tej przejrzystości w firmie, czyli takich obszarów, które są powszechnie wiadome, każdy z pracowników ma do tego dostęp. To jest też pewnego rodzaju obawa często menadżerów przed ruszeniem w stronę turkusu, bo słyszymy, że wynagrodzenia są jawne na przykład, tak? Albo u nas nie ma premii. I to są takie hasła, które gdzieś tam biegają po internetach. Jak u Was jest z tą praktyką? Jak Ty na to patrzysz? Więc słuchajcie, no tu przyznaję się bez bicia. Jest to element, którego nie ruszyłam, dlatego że najpierw musi być turkus, żeby który jest w jakimś tam stopniu przede mną i na pewno jest to moje marzenie, natomiast on wymaga uporządkowania i przygotowania. Bywają jawne, bo temat wynagrodzeń w ogóle w jednej z firm jest taki fajny układ, bo też w turkusie nie powinno, mówi się, że w turkusie nie ma prowizji i nie ma wyścigu. Wydaje mi się, że fajny temat wyszedł w jednej z firm, gdzie po prostu każdy z pracowników ma jakąś cząstkę udziału w sukcesie. I handlowcom zostawiłam prowizję, bo jednak wydaje mi się, że ich to mocno napędza ich czerwoność. Zastanawiam się w innym aspekcie, mówię, jest kilka firm, czy zachowam temat, czy to będzie właśnie temat rozdzielenia przez zespół nagrody dla zespołu. Także chciałabym, żeby ten temat w nowym układzie, który buduje, to zespół zastanowił się wspólnie, w jaki sposób rozdzielić nagrodę, czyli to masełko od sukcesu, dlatego że naprawdę oni to czują, wiedzą, od początku pracują jako zespół, zespoły, podzespoły na jeden cel i myślę, że tutaj warto byłoby zacząć od tego tematu, czyli jawnego rozdzielania nagród. Z wynagrodzeniami mam problem taki, że firma musi być mocno turkusowa. Dlatego, że w takich firmach, na przykład ja mam zespoły, gdzie ten turkus jest mocny, a są zespoły, gdzie ten turkus się dopiero pojawia. Tak jak mówię, to musi być gotowość ludzi również na ten turkus. Mimo takiej mojej determinacji, ale też wymaga dużej uważności i zaangażowania szefa. I w tym momencie miałam takie przypadki, gdzie wypłynął temat wynagrodzeń i pracownik się zwolnił. Nie wszędzie te tematy są właściwie poustawiane, więc po pierwsze trzeba system ustawić dobrze i musi być turkus. To jest niestety taki element, który działa lekko w zakresie nagród. Powiem, że w takich grubszych nagrodach, tam gdzie są te projekty inwestycyjne, gdzie naprawdę temat dotyczy pieniędzy, w pewnym momencie sama się nacięłam, bo rozdzieliłam nagrody i po prostu zespół do mnie przyszedł i powiedział, że się nie zgadza. I poprzestawiali. Mówię, dobra, no jak teraz się zgadzacie, no to w porządku. Więc to mnie zachęca. Menadżerowie potrafią i robią to naprawdę dobrze. Więc mówię, w zakresie nagród oświadczam się coraz bardziej. Myślę, że do wynagrodzeń dojdę. To jest dobry pomysł. Ale musi być turkus, bo ja zaczęłam od pełnej jawności w firmie, której weszłam do firmy po takim głębokim kryzysie, po zwolnieniu prezesa. Wiesz co, Elu,
Popraw mikrofon, bo jakoś czasami gdzieś tam, albo może zasięg coś, bo ci przerywa, a mówisz ważne rzeczy. Weszłam do firmy po głębokim kryzysie i zwolnieniu prezesa, który mocno był hierarchiczny. I zaczęłam od jawności wyniku, jawności sytuacji, jawności wielu rzeczy. Mieliśmy bardzo gruby problem, ponieważ nie sprawdziłam, że nie wszyscy pracownicy byli uczciwi w stosunku do firmy i ta jawność została wykorzystana przeciwko firmie. O mały figiel otarliśmy się o bankructwo. Udało się zarządowi uratować sytuację, ale mówię, w turkusie nie jest to problemem. Dzisiaj bardzo chętnie w tej firmie wrócę do jawności. Tak sobie teraz pomyślałam. Mm-hmm. Tak słuchając ciebie, jestem coraz bardziej ciekawa, co inni wysłuchują, więc oddaję wam głos, słuchajcie. Zapraszam was do dyskusji nad tym, co usłyszeliście od Elżbiety. Tak, proszę, nie wszyscy naraz, tak? Także... Ja myślę, że może warto byłoby doprecyzować, bo czasami używasz, że jesteś czerwona. Nie, czerwona w turkusie, jak się przeczyta książkę, to się źle kojarzy, bo ty jest gdzieś tam dużo poziomów niżej. I ja podejrzewam, że to bardziej chodzi o charakter taki emocjonalny, niż o tam poziom z tych lalu, który nazwał, bo tam czerwony poziom to jest wódz gdzieś tam, który musi mieć tu i już. Tak, tak. I powiem ci, że nie jesteś aż tak daleko, bo rzeczywiście czasami to takie może sprawiać wrażenie. I ja trochę wrócę tutaj, zaraz oddam ci Elżbieta głos, ale wrócę też trochę do tego jakby z takiej ludzkiej perspektywy, że ja faktycznie czasami uczestnicząc w różnych tam wydarzeniach w firmach Elżbiety, ja po prostu widzę nieomalże jak na kreskówce, że Elżbieta to jest już po prostu tam i ona nadaje z tamtej perspektywy, bo ona już te wszystkie kroki sobie opracowała i wie, a nadaje do ludzi, którzy są tutaj i po prostu czasami taki skok do jej głowy jest bardzo trudny, a że robi to z pasją, to faktycznie robi się wtedy taka, wiesz, czerwona, purpurowa i z dużą determinacją zaprasza do swojego świata. Ja może powiem, no, mam szacunek dla ludzi, że są tacy, jacy są i są różnorodni i nie ukrywam, że to, że ja jestem właśnie taka, czyli pasjonatka, zdeterminowana, dla mnie nie ma przeszkód. Tematy są do pokonania, no, powoduje, że te firmy są takie, jakie są. Natomiast ja no, mam... Ta moja czerwoność, właściwie ja pracuję bardzo mocno nad pokorą. Pokorą w stosunku do innych osób, pokorą do sytuacji, pokorą do różnych ograniczeń, do różnego innego realizowania tematów. To też jest słowo, które się przewartościowało niewłaściwie w czasach komuny. Żeby być pokornym, trzeba być niezwykle silnym. Ja muszę bardzo silnie ograniczyć swoje chcenia, bardzo silnie je zatrzymać i mieć odwagę, żeby pochylić się nad innymi, nad ich propozycjami, mieć odwagę na to, żeby pozwolić im działać i mieć siłę, żeby zawsze być na wsparciu. Żeby po prostu pomagać. I w ten sposób moja rola z takiego wodza się przekształciła i moja siła wodza się przekształciła w siłę wsparcia. Ale po prostu no, też łatwiej mi jest się zatrzymać, jak jestem przygotowana. Próbuję tłumaczyć, słuchajcie, nie zaczepiajcie mnie na korytarzu, bo to po prostu będzie taka moja dynamiczna reakcja. Umówmy się na spotkanie i pogadajmy. I wtedy ja po prostu ogarniam w jakiś sposób to, co jestem. No z drugiej strony mam jakieś zalety, właśnie lubię upraszczać, pytam po co,
I to też powoduje, że te firmy jakoś się strategicznie ogarniają. Myślę, że ludzie też widzą, staram się być autentyczna. I to też, czy czerwona, czy nie, autentyczność tutaj pomaga tej mojej czerwoności i akceptacji tej czerwoności. Tak sądzę, no. Wydaje mi się, że to w tym kierunku idzie, ale rzeczywiście jestem czołgowo czerwona, niestety. Tutaj Maciej podpowiada tak, czerwony, skupiony na zadaniach i ekstrawertyczny, to według modelu DISC i czerwoni myślą w stylu be brief, be bright, be gone, tak? Czyli rzeczywiście tutaj szybkość też domykania pewnych rzeczy ma znaczenie, ale też ta świadomość celu, to o czym mówisz, po co to robimy. Tak, i to mnie zatrzymuje i to wtedy wyhamowuje i wtedy koncentruję na ludziach i to są takie wykształcone już cechy, które po prostu idą w zgodzie z podmiotowością. Mm-hmm. Ja trochę wrócę też do tego celu i jak gdyby do tego bycia człowiekiem, bo też mówimy, że Turkus to jednym z filarów tak jest ta pełnia tak naprawdę, dążymy do tej pełni, czyli tak jak kiedyś było za tej komuny, tak, czy też jak ja zaczynałam karierę zawodową, to było tak, że w pracy to byłam kimś innym, a w domu byłam, nie wiem, zdejmowałam maskę z pracy, zakładałam tak albo po prostu z gołą twarzą wychodziłam do moich bliskich. Ta podmiotowość mówi, że jesteśmy integralni, ja to też zawsze powtarzam, to znaczy mogę się zmusić, żeby w pracy, nie wiem, być inna, ale to na dłuższą metę nie przynosi większego rezultatu poza powiększaniem mojego bólu i tym, że sprawiam również ból innym osobom, które mają ze mną kontakt. Trochę jakbyśmy popatrzyły, Elżbieta, bo też jestem ciekawa, jak ty patrzysz na taki aspekt właśnie takiej pełni, jak w twoich organizacjach, w twoich zespołach, w twoich firmach, jak ta pełnia się realizuje? Ludzie są wartościowi tylko jak są autentyczni, są sobą. W związku z tym no, przede wszystkim trzeba dać przestrzeń do bycia sobą, czyli akceptację. I na przykład jak ja też, jak robię szkolenia miękkie, to patrzę, czy one są przydatne w ogóle w życiu. One są przydatne w firmie, ale przydatne są w ogóle, więc też zapraszam na te szkolenia, bo będzie ci łatwiej w rodzinie, w domu, w relacjach, we wszystkim. Nie akceptuję takich szkoleń typu jakieś schematy, jakieś po prostu sztuczne tematy. Nie, po prostu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i ja chcę wydobyć z tego wartość. I uważam, że po prostu wydobędziemy z tego wartość. Poza tym wartością wydobywania tej wartości z osób takich, jakie są, jest to, że jesteśmy unikalni, a w związku z tym nikt nas nie skopiuje. I jeżeli wymyślimy coś fajnego, a wierzę, że wymyślimy coś fajnego, to będzie to nasze i po prostu będziemy jedyni, a w związku z tym bardziej konkurencyjni. Wydaje mi się, że podstawą jest po prostu wzajemna akceptacja i wydobywanie wartości z tego, jacy jesteśmy. Ja jestem ciekawa jednej rzeczy, bo dużo jak mówisz, Elu, to mówisz o twojej relacji z pracownikiem, natomiast zastanawiam się, jak układasz w ogóle życie zespołów i czy je układasz, czy zespoły same sobie to układają, bo no, jakby różni ludzie trafiają do naszych organizacji i czasami bywa tak, że trafia nam się ktoś z większą potrzebą rywalizacji, błyszczenia albo załatwiania sobie jakichś kompleksów na tle zespołu, to jak z takimi tematami pracujesz? W aspekcie indywidualności w mojej ocenie te tematy jest zespół, który pracuje w ramach siebie. Jeżeli ja dostrzegam jakieś trudne postawy, to mówię, to wtedy ja rozmawiam z osobą na jeden na jeden, albo konkretnie w kontekście konkretnej postawy, albo podmiotowości, że to przeszkadza w
takim czy innym aspekcie lub nie wspiera aspektów podmiotowości. Musiałabym... Ludzie chcą błyszczeć, pozwalam im na to, bo jeżeli błyszczą niezasadnie, to jak im się pozwoli, to zobaczą. Jak i w takim zespole otwartym chyba sami zmieniają swoje postawy, bo widzą, jak gorzej jest, jak się nie pozwala, jak się coś gasi. Myślę, że zespół, po pierwsze ludzie są mądrzy i widzą, co się wpisuje, a co się nie wpisuje w zespół. I te relacje kształtują ludzi. Ja myślę, że dostosowują się do jednak tego kierunku bycia akceptowanym, autentycznym i patrzą, co w ich zachowaniach. Myślę, że takie podsumowania pracy też wyłapują powiedzenia, które wkurzają, wyłapują zachowania, które wkurzają, jesteśmy ich nieświadomi. No ja mam na komputerze napisane, czego mam nie robić. Pracownik w trakcie rozmowy z drugim moim pracownikiem, akurat byłam w pokoju i jako uczestnik zespołu, po prostu podsunął mi kartkę, czego mam nie mówić, bo jak on słyszy i słucha, to mu się buciarki po plecach chodzą. No ja sobie tą kartkę przykleiłam i staram się po prostu przestrzegać tego, co mi powiedział. Jeżeli potrafią to powiedzieć mnie, to chyba potrafią to powiedzieć również sobie wzajemnie. Jednym słowem, to trochę jest tak, że jest taka przestrzeń, w której człowiek może być takim, jakim jest i się mierzyć ze swoimi, no może nie wadami, ale ze swoimi jakimiś sposobami działania. I też cieszyć się i korzystać z tego, co jakby wnosi jako dużą wartość, jakby powoduje, że masz takie wrażenie, że powoduje, że ludzie jakby łatwiej, chętniej są gotowi do rozwijania się i nie maskowania, nie ładowania energii w maskowanie rzeczy, których nie wiem, nie potrafią, nie, albo takich wad, przywar. Tak, słusznie, maskowanie wymaga bardzo dużo energii. I myślę, że lepiej tę energię spożytkować na przyglądanie się sobie. Też dużo mówię o tym, że no nie wiesz, jaki jesteś. Tak naprawdę prawdą jest, że obejrzeć się możemy tylko w zwierciadle drugiej osoby. Więc jeżeli chcemy być lepsi, chcemy coś osiągać, chcemy przynosić lepsze rezultaty, no to tylko druga osoba może nam to pokazać. Sami siebie nie możemy zobaczyć. No, to też jest jedno z takich haseł, które powtarzam, jak widzę, że osobie jest trudno przyjąć feedback. No, a ja mam takie pytanie, bo powiedziałaś, mówisz o czerwoności, mówisz o liderstwie i o takiej swojej pewności i ogarnianiu. Powiedziałaś też, jak ważne jest też, żeby osoba, która chce coś zmienić w firmie w kierunku turkusu, miała umocowanie, tak? I miała przekonanie o tym. Jak wybrałabyś z tych swoich firm tą najbardziej turkusową i pomyślała o takim momencie, żebyś zrobiła krok w tył i zostawiła te zespoły w ich własnej przestrzeni, na ile ta zmiana jest trwała według ciebie już w tym momencie, tego podejścia, że oni zostaną z tymi zasadami, według których działacie w tej chwili? Fajne pytanie rzeczywiście. Dzisiaj nie, dlatego że są jakieś osoby, które sporo jest czerwonych, którzy pędzą i tak naprawdę stratą czasu jest dla nich zatrzymanie się nad celem. W związku z tym, jeśli one by zdominowały zespół, to by popędziły do przodu. Zostawiłam jeden zespół w temacie lina. Teraz sobie przypominam. To był zespół mocno linowski.
i udało im się wdrożyć w pełni, przeanalizować proces, zaprosić struktury handlowe i administracyjne i księgowe do tego procesu, żeby się odniosły, w związku z tym porobić korekty, zaprosić osobę, która najlepiej się znała na systemach, żeby podpowiedziała, co się da zautomatyzować. Naprawdę panowie osiągnęli niesamowity sukces. Miałam 4 osoby, zostały 3, właściwie zwolniłam 2, a zatrudniłam jedną z osób, tak jak mówię, zaprosiłam ją do konkretnego zadania, bo człowiek był pasjonatem lina, ale to znów musi być pasjonat. I zaprosiłam go do konkretnego zadania, żeby tego lina poprowadził razem z zespołem. I co roku tak naprawdę mamy oszczędności na poziomie, w małym trzyosobowym zespole na poziomie 50 tysięcy złotych. I to działa, bo powstały zmiany, musieliśmy przenieść zespół, było sporo zmian i w pewnym momencie też zmiana struktury obrotów spowodowała, że wcześniej przyszli, że potrzebują kolejnej osoby do zespołu. Ale przy okazji właśnie różnego rodzaju zmiany też zaproponowane przez nich spowodowały, że przyszli, zweryfikowali proces w nowych lokalizacjach, w nowym układzie i się okazało, że już nie potrzebują tej nowej osoby, bo nowa lokalizacja pozwoliła im zaoszczędzić pracę po zmianie procesu. Więc tam działa, ale jest pasjonat lina i po prostu jest osoba, która po prostu potrafi przytrzymać na bazie tego lina pracę zespołu. No chyba muszą być osoby, które gdzieś zatrzymują zespoły. Tak jak jest ten szef, który sprawdza, czy wszystko działa. Czasem nawet zespół nie widzi, że nie działa. Mimo że mówię, przyglądajcie się rezultatom. Patrzcie na rezultaty. W tamtym zespole tak, ale jest osoba, która wie i jest pasjonatem lina, więc musi być ktoś, kto jest pasjonatem konkretnych aspektów, które są związane oczywiście z turkusem, żeby ich nie pomijać. Przy małych zespołach nie da się tak dobrać chyba osób, żeby nie wypadły, ale zawsze żeby pilnować wszystkich aspektów turkusu. Natomiast wiele rzeczy zostaje. Ja tu mówię bardziej chyba nie o turkusie, bo turkus zostaje. Natomiast są pewne narzędzia takie związane z efektywnością, ze skutecznością. I tu mogą wejść, jeżeli zespół nie pozostanie przy tych narzędziach lub nie będzie budował nowych narzędzi, to może wypaść z turkusu poprzez konflikty. Może. Tak sobie myślę teraz, że te narzędzia, które stosujemy, czyli procesy i lean, czy sposoby właśnie radzenia sobie z konfliktem, no gdzieś tam mogą być zaniechane. Ja mam wręcz takie doświadczenie. O. Tak, rzeczywiście, to nie jest proste. Szef musi cały czas pilnować. Ktoś musi pilnować tego turkusu i zagarniać z prostej przyczyny, bo ludzie mają wieloletnie nawyki i przyzwyczajenia i tak im jest wygodnie. Ja miałam przykład osoby, w tamtym czasie byłam sfokusowana na cel i wdrażałam w firmach taki ostry fokus na cel. I w jednej firmie zabrakło dyrektora handlowego, a w drugiej miałam młodego człowieka, który mógł wejść w rolę dyrektora handlowego. W związku z tym zaproponowałam przejście osoby, która miała bardzo ostry fokus na cel, czyli wszystkie zadania, wszystkie projekty, fajnie definiowała cel. Praktycznie, jeżeli ja dostawałam coś do akceptacji, to nie miałam żadnych uwag. No wszystko szło po sznureczku i ta osoba została przeniesiona do firmy, w której szef nie miał fokusu na cel.
zapomniała o tym, czego się nauczyła przy mnie. Całkowicie. Efekt był taki, że jak po kilkunastu latach przyszłam i zaczęłam przypominać, to już było tak ciężko tej osobie wrócić, że po prostu wolał się zwolnić. Czy to, co ja mówię, dalej do przodu jeszcze. Że liderzy są odpowiedzialni za tworzenie środowiska, a ludzie się zaadaptują do tego środowiska, to co powiedziałaś. Tak, tak? Chętnie i uważam, że się zaadaptują. Mam taki nawet znów test, narzędzie drobniutkie, kto się nie zaadaptuje. Ludzie, którzy przyszli do przechowalni i traktują pracę jak przechowalnię. Ale to mam takie świetne narzędzie, też chętnie się podzielę. Dwuminutowe kartka na dwie połowy. Napisz po jednej stronie, co cię kręci w tej pracy, po drugiej stronie napisz, co cię wkurza. Osoby, które przychodzą do przechowalni, przetestowałam to, jak mi gdzieś nie grało, to po prostu osoba się angażowała na poziomie zerowym. Odtąd dotąd i to takie osoby z trudem w ciągu dwóch minut, bo daje się dwie minuty na ten temat, w ciągu dwóch minut z trudem była w stanie zapisać po jednej i po drugiej stronie jedną, dwie rzeczy. Jest niezaangażowana. W związku z tym przeprowadzam rozmowę, słuchaj, co tu robisz, zastanówmy się, może znajdziesz sobie inną, właściwszą pracę. Pamiętam, potrzebowaliśmy zaangażowania magazyniera. On miał swoje pasje, ściganie się samochodowe i po takim teście w całkowitej przyjaźni doszliśmy do wniosku, że powinien może znaleźć sobie pracę w jakiejś korporacji, gdzie jest odtąd dotąd. I gościu poszedł na kierownika poczty, jest przeszczęśliwy i po prostu mamy, no myślę, że oboje wspominamy się bardzo dobrze, bo prywatnie był wspaniałą osobą, tylko po prostu no, nie umiał się zaangażować. Pracował po to, żeby zdobyć pieniądze, a jednocześnie praca mu przeszkadzała w pasji prawdopodobnie. I tam jako też szef poczty jest ok. Więc pracownicy w większości się dostosowują, bo są podmiotami, chcą być dostrzegani, chcą mieć wkład, chcą się realizować, chcą się rozwijać. To wszystko turkus daje. Natomiast ci, którzy nie chcą, tym teścikiem, jak coś nie gra, bardzo szybko po prostu zapraszam ich do poszukania, daję im czas i do poszukania innej pracy. A jeszcze mam pytanie o to, opowiedziałaś jeszcze, i to już będzie ostatnie, żebym nie zabierała czasu antenowego za bardzo. Powiedziałaś o tych osobach. Pierwsze skojarzenie, jakbyś ty się odsunęła, to powiedziałaś, że są czerwone osoby i one by zdominowały organizację. Nie organizację, wiesz co, zespoły, bo takie osoby biegną do przodu, nie zatrzymują się. I akurat tak jest, że jest jedna taka refleksyjna i trzy czerwone i w tym momencie napór jest taki w zespole, że po prostu byłby kłopot. One by zdominowały i zaczęły produkować, niekoniecznie z sensem i rezultatem. To moje pytanie jest wokół tego, bo one mają cudowną energię, taką energię właśnie koła zamachowego, tak? Dla organizacji. Jak to zrobić, żeby to połączyć, tak? Żeby wykorzystać tą energię, a jednocześnie, żeby to nie, ta energia była budujące, a nie potencjalnie destrukcyjne. Okay. Ja dbam o to, żeby działaniami takimi towarzyszącymi nie zajmować im za wiele czasu. Dbam o to, żeby oni nie czuli, że ich wyrzucam z działań. Jeżeli wyrzucam, to pokazuję i mówię, że to jest ważne. Na takie zatrzymania. Dbam o to, żeby inni ich nie zatrzymywali, jak nie mają na to czasu, przestrzeni i ochoty. Natomiast jak oni potrzebują pomocy, no to też organizuję zatrzymanie, ale tu jest ważne, żeby po prostu nie zanudzać spotkaniami, nie zabierać im ich cennego czasu, który chcą przeznaczyć na działanie i wyjaśniać, dlaczego to jest ważne, po co, czemu to służy, czemu to zatrzymanie jest potrzebne. Odlutować. Mnie się też trochę klei, słuchajcie, z takim
no jednak biznesowym uzasadnieniem tak istnienia firmy, to znaczy, że jednak dobrze by było, żeby ta firma zarabiała pieniądze, żeby ona robiła jakąś zmianę na rynku, żeby przynosiła i pracownikom, i partnerom, i współpracownikom no jakieś dobro, tak? Jedni to będą mierzyć, nie wiem, w złotówkach, tak? Czy w jakiejś innej walucie, inni będą mierzyć właśnie w tym, że dostali inspirację do rozwoju i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie myślę, że w tym biegu, coś co ja nazywam działaniem dla działania, bardzo łatwo jest właśnie to uzasadnienie jak gdyby zgubić gdzieś tam. Takie teraz mam przemyślenie, jak was słucham. Ja chciałam, żeby ono głośno wybrzmiało. A Dominika napisała, czyli jednak jak coś nas wkurza, to znaczy, że jeszcze jesteśmy zaangażowani. Tak, słuchajcie, ja pamiętam taki przypadek, kiedy szefowa administracyjno-prawna miała problem z asystentem. Mamy taki układ, że szefowa jest prawnikiem, natomiast bierzemy zawsze młodych ludzi po studiach albo jeszcze studentów do pomocy. No i nie mogła się dogadać z niezwykle fajną dziewczyną i skorzystała z tej kartki i fajnych rzeczy było tam 2 czy 3, a chyba z 10 było w Nie słyszymy cię, Elu, bo coś ci tam zaznaczyło. Nie jest ważne, że po stronie wkurzających rzeczy jest 40. Ważne jest, że po prostu jest przestrzeń do wyjaśnienia sobie wielu rzeczy. Także po stronie tych fajnych rzeczy też nie musi być wiele. Potem one się pojawiają. Czyli rzeczywiście jak gdyby dopóki mamy coś do powiedzenia, tak, i wskazujemy i ta lista jest jakaś tam sensowna, to jest o czym rozmawiać, tak to rozumiem. Tak, tak. I należy rozmawiać i to też jest kolejny element, że od czasu do czasu, nawet bez powodu, należy zrobić taki przegląd, żeby wiedzieć, że należy o czymś porozmawiać. Mhm. Ja mam jeszcze takie pytanie, nie pytanie, bo pojawiają się takie próby, nawet tutaj na meetupie pod wydarzeniem mieliśmy taką drobną dyskusję, takie próby jakby zmierzenia poziomu turkusu w organizacji poprzez różne ankiety lub jakimiś innymi metodami. I tak chciałabym trochę, korzystając z tego, Elu, że jesteś z nami i masz długoletni przegląd i podzieliłaś się też swoją drogą tutaj. No i mamy ludzi, tak, którzy są turkusem zainteresowani, bo mnie to strasznie uwiera. To znaczy ja stoję na razie póki co na tym biegunie pod tytułem, że da się to zmierzyć, aczkolwiek z drugiej strony, jakżeż zmierzyć coś, co każda firma robi po swojemu i jakby nie zupełnie, prawda, tak, ten tytuł dzisiejszego naszego spotkania, mój turkus, czyli każdy z nas ma własny turkus i nawet w zespole turkusowym każdy z członków zespołu ma swój turkus, więc mamy ten turkus do potęgi entej i różnorodność tego turkusu jest gigantyczna. No i teraz, jak to zmierzyć, to jest moje pierwsze pytanie, a właściwie drugie, bo pierwsze brzmiałoby: czy w ogóle jest sens to mierzyć? To ja wrócę do tego tematu. Ja, tak jak mówiłam, nie buduję turkusu, tylko stwarzam przyjazne środowisko, których zaprosiłam i staram się, żeby oni przychodzili do pracy z chęcią, żeby z zaangażowaniem i chęcią realizowali swoje zadania i to jest mój cel, więc jeżeli bym w jakikolwiek sposób cokolwiek mierzyła, to raczej z satysfakcją pracownika z pracy i to byłaby wykładnia, natomiast no, są różne etapy i wiem, że no, nie frustruję się też, jeżeli nie udało mi się w pełni zrealizować tematów, natomiast chętnie przyglądam się wszystkim pomiarom i testom, co pracownicy cenią najbardziej,
żeby zobaczyć po prostu, gdzie jeszcze mam przestrzeń, ale tak naprawdę to powinnam pytać moich ludzi. Co im jest potrzebne, żeby ta satysfakcja w pracy wzrastała w ich tempie, w ich priorytetach i w ich oczekiwaniach. Więc takie standardowe testy no, są fajne, bo gdzieś tam dostajemy jakąś informację, tylko ona jest znów ustandaryzowana, a nie do tego właśnie zespołu i do tej grupy ludzi. Oni gdzieś tam też wiadomo, że procentowo tych odpowiedzi, dlatego tak uszeregowano punkty, bo w taki sposób procentowo okazało się, że pracownicy cenią sobie najbardziej takie czy inne aspekty. Ale nasz zespół może w tych procentach wypadać inaczej. Więc myślę, że tak naprawdę jak chcemy tworzyć przyjazne środowisko pracy, to powinniśmy pytać ludzi, a tamto, no nie wiem, jakiś taki wyścig ogólny szedł, nie wiem. Okej. Okay. Słuchajcie, mamy 10:42 w strefie czasowej miasta Łódź, czyli u mnie. Czas jeszcze na pytania dla Was. Zapraszam. Pytajcie, korzystajcie z obecności Eli, z jej doświadczeń. Chwila na zastanowienie. Mam nadzieję, że jesteście, przynajmniej niektórych jeszcze widać. Ja mam takie pytanie szczegółowe bardziej, bo używałaś takiego stwierdzenia, że przyglądacie, nazywacie procesy. I ponieważ to może być bardzo różnie rozumiane, czy przez aspekt linowy, czy co to dla Ciebie oznacza, tak? Nazywacie proces. Konkretnie to jest konkretne działanie. Widzimy, że gdzieś jest problem. No my na przykład mamy taki temat, bardzo ważne dla nas są webinary. I gdzieś są zacięcia, bo termin nie wypalił, bo jakość może była nie taka, bo jakość się nie poprawia. W związku z tym nazywamy proces, czyli ja siadam, mamy taki arkusz, w którym jest etap, przede wszystkim cel i rezultat definiujemy i potem nazywamy etapy, czyli jest tytuł tego etapu, jest wejście do etapu, wyjście tego z etapu, osoby, dosłownie taka tabelka, znów tabelka i działania. I siadamy i w zespole rozmawiamy o tym, jak i wypełniamy tą tabelkę, czyli te wszystkie aspekty, i kolejne działania. I w ten sposób definiujemy kolejne etapy procesu i pod spodem jest temat, okej, to jakie są problemy, jakie widzimy problemy. I w ten sposób przechodzimy przez wszystkie etapy. No i potem się przyglądamy problemom, wybieramy to, co da się zrobić, a tak naprawdę w trakcie definiowania tego procesu już właściwie go redefiniujemy i rozwiązujemy jakieś problemy, więc to jest chyba linowskie. Tak, linowskie opisanie procesu, dlatego ja potrzebowałam doprecyzowania. Tak, chyba linowskie mocno, natomiast potem dalej już z nim nic nie robimy, tylko go przeglądamy lub odwołujemy się do procesu, jak to nie działa i za jakiś czas, pół roku, rok, znów zachęcam, żeby ten proces zweryfikować, co można lepiej. Super, dzięki. No to dawajcie, słuchajcie, mamy 15 minut. Mamy chwilkę, bo potem jeszcze sobie podsumowanie zrobimy. Takie pytanie. Bardzo fajnie się słucha tego, co mówisz i sporo ja z tego sobie wezmę. A pytanie, jak wygląda w tej chwili struktura Elu firmy, której liderujesz? Ja jestem w zarządzie z prezesem. Pomagam, podzieliliśmy sobie przestrzenie, w których mamy odpowiedzialność na zasadzie, że kształtujemy. Mamy akurat takie kompetencje i możemy wpływać na kształt
tych działań. I teraz mamy zespół do wprowadzania danych, gdzie bardzo delikatnie wprowadzamy tematy liderstwa. De facto w zespole pozostali liderzy i oni tworzą sobie zespoły i oni ze sobą współpracują. To jest temat, który został uruchomiony, działa od pół roku w miarę sprawnie. Tam są projekty do realizacji wprowadzania danych do systemów danego geoprzestrzenne, więc jest sporo operatorów, którzy są zatrudniani w różny sposób. Jest zespół IT, to są programiści, którzy realizują projekty i jest zespół marketingowo-handlowy. I tak naprawdę ten fokus turkusowy jest bardzo mocny u mnie na tym zespole marketingowo-handlowym. I ponieważ on został stworzony od nowa. Ludzie zostali zaproszeni w perspektywie ostatniego roku, dołączali do zespołu. I w związku z tym można było od początku powiedzieć, działamy w taki, a nie inny sposób. Takie są zasady, tak funkcjonujemy i ten zespół ma największe szanse na turkus. Tu może się to w kontekście tych szans na turkus, to powiem, weszłam do firmy, której już nie ma w grupie, bo chodziło o pomoc, żeby pomóc szefowi. I tam była taka sytuacja, że ja zaczęłam ten turkus wprowadzać w firmie istniejącej, przekształcać ją. I było to bardzo trudne, połowa ekipy się zwolniła. Część osób przychodziła w momencie, kiedy ja pokazałam szefowi, że zagarnia przestrzeń pracownika, że bierze małpę, że po prostu to pracownik powinien definiować, co zrobić i proponować, to w zastosowaniu do jednego z pracowników powstał taki niepokój. Okej, zmieniłaś się, inaczej ze mną rozmawiasz, czy jestem do zwolnienia? To jest duże zamieszanie, jak się nagle zacznie takie poważne zmiany, mimo że ja zaczęłam je właśnie od tego, że powiedziałam, co jest moją preferencją, że nie hierarchia, że podmiotowość, no, że małe zespoły samozarządzające się. Wejście ludzi w ten układ było trudne, trwało co najmniej rok i tak jak mówię, połowa ekipy odpadła. Po prostu nie potrafiła się w to wmontować. Sami odeszli, ja niewiele osób zwalniało. Dzięki. Z mojego doświadczenia to, że trwało rok, to i tak jest krótko, bo to jest proces naprawdę długofalowy i jak patrzymy na całą organizację, zwłaszcza tak jak powiedziałaś, weszłaś do gotowej organizacji częściowo, to ta transformacja może trwać cały czas, a pierwsze takie efekty realne mogą być na przykład dopiero po 3 latach. No, nam się udało, ale może ze względu na takie zaangażowanie moje i pociągnięcie i prezesa i dyrektorów wszystkich do działania i akceptację tego kierunku, bo oni już wcześniej w holdingu to wiedzieli, tylko nie czuli się zobligowani. Jak ja weszłam do zarządu, to sytuacja się diametralnie zmieniła i z firmy, która ledwo dawała sobie radę, słuchajcie, naprawdę wyszliśmy na czołówkę, która wypełniała wszystkie możliwe oczekiwania dostawców i firma rosła, więc to jest chyba najważniejsze. Dzięki tym ludziom. To, co wezmę od Ciebie na pewno, to słowo zapraszam. Zapraszam do tego, żebyś wziął udział w projekcie, zapraszam do tego, żebyś coś razem ze mną robił i liczę na to, że Ty mnie też zaprosisz. To wzajemne zapraszanie jest bardzo istotne.
Super. Ja nawet tam rysowałam coś takiego, że pokazywałam, ok, w tym kole to jest stara firma, jesteśmy. I będę starała się Was przeciągać do nowej firmy, jak najwięcej. Na czym to polega w tej nowej firmie? Możecie zostać w starej, możecie przejść do nowej, ale też w nowej firmie możecie być na jej, jako satelici, konsultanci. No nie musicie, jak Wam to nie pasuje, to możecie, tylko wtedy to jest trochę inny układ, trochę inna umowa. Więc zdecydowanie tak. Zapraszam i czekam na gotowość. Mhm. Mam jeszcze jedno pytanie, ale to jak może ktoś inny w tej chwili, ja jeszcze chcę twoim poczekam. Jeszcze jedną przykład. Ja jeszcze tylko dopowiem, że pamiętam taki moment, w którym dla właśnie no, liderów, menadżerów, tak, rzeczywiście robiłam takie krótkie spotkania, gdzie staraliśmy się znowu w tabelce na flipcharcie zapisać sobie, czym się różni ta gotowość deklaratywna od gotowości realizacyjnej, bo rzeczywiście dużo osób zanęconych tym nowym, tak, jakimś takim podejściem miało, tak wiem Andrzej, że ty lubisz tabelki, dużo osób miało ochotę właśnie wchodzić w to nowe, tak, posmakować. Jak gdyby nie wnikam w tej chwili w motywacje, tak, czy one były takie czy siakie, po prostu mieli taką ochotę. Natomiast później w praniu okazywało się, że no niekoniecznie, prawda, to się materializowała ta gotowość, czyli ona zostawała na poziomie deklaracji, natomiast później nie działała w realnych działaniach i to też było takie odkrycie gdzieś tam nasze, że ta gotowość to się dzieli na tą właśnie deklaratywną, realizacyjną, a potem jeszcze trzeba coś robić i z jedną i z drugą, tak, że to nie wystarczy, że ludzie przyjdą i powiedzą, tak, ja chcę, ja jestem gotowy, tak, że to jest jeszcze parę kroków dalej. Ale znów dziękuję, bo Małgosia uświadamiała to ludziom i oni zmieniali tą swoją gotowość, bo często po prostu no, z wygody woleli i byli przekonani, że mają gotowość, a byli w deklaratywnej, więc to naprawdę ludzie są super. Takie pytanie, jak łączysz tą deklarację, o której mówisz, że nie chcesz hierarchii, tak? Deklaratywnie to mówisz w zespołach, a jednocześnie pozostaje w słowniku, pozostają szefowie, pozostaje akceptacja decyzji. Jak to zbierasz, jak to łączysz w tej koncepcji swojej? Myślę, że ktoś musi spinać na ten moment przy ograniczonych zasobach. No jednak jest ktoś, kto daje okeja na daną inwestycję, ale to pracownik przynosi propozycję, uzasadnienie. Jeżeli trzeba coś ściąć, to siadamy i rozmawiamy. Znaczy, dlaczego to jest ważne, czy firmę stać na takie koszty, a jak nie stać, to czy mogą być jakieś alternatywne rozwiązania. Tak naprawdę osoby, które się na tym znają, ostatecznie wpływają i determinują moje czy decyzje prezesa. Trochę jesteśmy podzieleni. No, ktoś musi to spinać. Są zakresy, no mówię tu głównie o takich zakupach inwestycyjnych. Reszta tak naprawdę bieżąca, taka operacyjna, no to ludzie wiedzą, co mają robić i zagarniają sami, bo po prostu mówię o grubych rzeczach, które wymagają akceptacji, czy jakieś niestandardowe rzeczy, żeby się przyjrzeć, czy jest to zgodne ze strategią, czy no, jak kosztowo to ogarniemy. Natomiast bieżące, no to każdy ma przydzielone i odpowiada za jakiś odcinek, żeby było. Kto jeszcze ma pytanie? Przepraszam, jeszcze może ja jedną rzecz powiem, bo tak są uśmiechy. Pierwszą firmę wyzwoliłam w taki sposób, że mnie
wypchnęli, czyli ja się śmieję, że ja już tam... Zwolnili cię. Tak, zwolnili mnie. Jestem prezesem i ja tam naprawdę nie wiem, co się dzieje. Jestem wzywana wtedy, kiedy potrzebna jest gruba kasa na absolutnie nietypowe działania, czyli ekstra dotowarowanie magazynu, albo jakieś inwestycje, albo zmiany lokalu, albo kłopot, czyli konflikt z klientem lub wewnętrzny, ale wewnętrzny już nie, bardziej z klientem, albo twarz w stosunku do dostawcy. Także tam, gdzie jestem prezesem, zostałam całkowicie zwolniona. Jakbyście mnie spytali, co oni robią i czym się dzisiaj zajmują, to naprawdę nie powiem, poza ogólnym hasłem. Ja muszę powiedzieć, że kiedyś tam w rozmowach naszych śniadaniowych takich właśnie mówiłam, że znam taką firmę, której kiedyś się ośmieliłam powiedzieć w momencie, kiedy świętowali tak pewien wynik jakby zrobiony. Ośmieliłam się powiedzieć, że to właśnie tak widać, że tak turkusowo, bo opowiadali, jak do tego doszli, dzielili się tym i oni tak na mnie popatrzyli. I usłyszałam po prostu, kurde, dobra, nie wiem, o czym mówisz, okej, ale myśmy to zrobili tak. W związku z tym, co mi dotknęło w pamięci właśnie a propos nazywania czegoś, jakby do przyklejania etykietki, że to jest turkusowe, a to nie jest turkusowe, tak, bo to jakby nie chodzi o to, jakby co, tylko jak to robimy po prostu. Tak, oni też decydują, jak świętować, co świętować, mają taką potrzebę, proszę bardzo. No, tak naprawdę zagarniają całość sami. No, trochę przykre, no ale... Okej, Andrzej, ty jeszcze miałeś pytanie? Tak. Pytanie, czy aktualna sytuacja związana z koronawirusem ujawniła pewne rzeczy albo spowodowała konieczność pewnych zmian w działaniu, w zasadach, w wartościach? Jak to, Elu, w twojej firmie teraz wyszło? No więc znów wyszło tak, jak wam tu o tym mówię, to zespoły, szefowie zaczęli bombardować. Potrzebujemy komputery do pracy zdalnej. Jeszcze się nic nie działo. Ja w ogóle mówię, kurczę, ale wiedzieli, do kogo bombardować. Ja byłam tylko na CC. W związku z tym w holdingu się nagle znalazło sporo rezerwowych komputerów, które ustawiliśmy jako serwery. I każdy mógł ze swoim komputerem iść do domu, to oni zdecydowali, kiedy wyjść i oni zdecydowali, kiedy wrócić i jak wrócić. I były zespoły, które chciały wrócić, bo im się fajnie pracuje, są niewielkie i wróciły szybciej. A są zespoły, którym się to spodobało i wręcz fajnie im się pracuje w domu. I spotykają się tylko raz na jakiś czas, żeby wymienić tematy. W pewnym momencie w jednej z firm padło hasło, że wracamy, ale i tak zauważyłam, że sporo osób pracuje z domu. To oni zdecydowali i odpowiadają za rezultat. To działa. To działa, nie obniżyło zaangażowania, nie obniżyło absolutnie efektywności. Także nadal zostawiłam te decyzje. Natomiast też fajna sprawa nam się przytrafiła, bo pracownik pozyskany dość niedawno w pewnym momencie przymusił nas, i to ten właśnie nieczerwony, żebyśmy zaczęli pracować w Teamsie. To było autentyczne przymuszenie, czyli też miał przełożenie. Nowy pracownik, młody człowiek. Ale był pasjonatem Microsoftu. Pasjonat Microsoftu. Tak jak ten pasjonatem Lina tam wcześniej. No, wymusił po prostu, żebyśmy weszli w Teamsa i słuchajcie, no to było błogosławieństwo, bo po prostu różnica była żadna. Ale już mieliśmy miesięczny trening. I w trakcie koronawirusa i izolacji zatrudniłam nową osobę do marketingu. No i właściwie ona się wpisała w zespół śpiewająco. No, z dnia na dzień, mimo że byliśmy zdalni, to nie było żadnego problemu, żeby ją zespół wchłonął. Także to są, tak, to zespół działa. Czyli to, czy organizacja pracy jest zdalnie, czy nie,
to decyzyjny jest konkretny zespół i to tak, nie ma jakiejś zasady ogólnej. Nie. Zdecydowanie. Słuchajcie, jesteśmy 11.01. Część osób już tutaj na czacie podziękowała, pożegnała się, pobiegła do swoich różnych zadań. Myślę, że pomału będziemy zdążać do kropki, chyba że ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, które chciałby zadać tu i teraz na forum, to teraz jest ten czas. Ja z chęcią, ale to nie na tym spotkaniu, porozmawiałbym, Elu, z tobą na temat procesy, projekty i wzajemne zależności. I to, to z przyjemnością, ja myślę, że Gosiu, poprzez ciebie z przyjemnością, Elu, bym się z tobą umówił, jakbyś znalazła tylko czas. Tylko uprzedzam lojalnie, że później już nigdy nic nie będzie takie samo dla ciebie. Ja się bardzo chętnie dołączę do tego. Słuchajcie, ja się chętnie dzielę, także naprawdę zachęcam. To zrobimy sobie w takim razie specjalny trening online w tym temacie. Słuchajcie, jeśli nie macie pytań, a jeśli będziecie je mieli, to można je zadawać również na naszym Facebooku, na grupie naszej facebookowej Turkusowe Śniadania w Łodzi. Skrzętnie je oczywiście Elżbiecie przekażemy lub też Elżbieta, która też do tej grupy dołączyła lub za chwilę dołączy, będzie po prostu je obsługiwać też w miarę na bieżąco. Ja Wam bardzo dziękuję za to spotkanie. Elżbieta, przede wszystkim wielkie podziękowania dla Ciebie. Dałaś tutaj, zresztą to widać też na czacie, kawał mięsa. Andrzej, dzielisz ekran. Tak, bo jak już kończymy, to chcę tylko dla przypomnienia, to było 156. Turkusowe Śniadanie w Polsce, w Łodzi 24. To żebyśmy mieli świadomość. Najbliższe turkusowe śniadania będą w przyszłym tygodniu. Najpierw w Cieszynie. I to tutaj Piotrek Janulek jest, może powiedzieć, 11. A potem w przyszłym tygodniu we Wrocławiu. Łukasza już nie ma, ale widzę Daniela, który na pewno we Wrocławiu też dołączy do śniadania i będzie dyskutantem pewnie. To. I na razie z tych najbliższych śniadań to tyle. Następne w Łodzi będzie w pierwszą środę miesiąca, czyli tam na początku września, bodajże drugiego nam się układa. Jeszcze zobaczymy, z jakim tematem. Jeszcze jedną rzecz bym Wam z chęcią pokazał w tej chwili. W związku z tym jeszcze raz. W międzyczasie, że to trzeba też w Łodzi we wrześniu. Natomiast tak, bo nie powiedzieliśmy, a co to są te turkusowe śniadania, zwłaszcza dla tych osób, które nie było tam na początku, jak już nam umknęło, to my mamy taką jedną stronę wypracowaną po stronie Łodzi w zeszłym roku. Nawet przez chwilkę o niej zapomnieliśmy. Ja odgrzebałem z miesiąc temu. Skoro się dzieje, to wiesz, co tam będziemy do kwitów wracać. Nie, dokładnie. Kwitów, jak mówi Elżbieta, się wraca, jak coś nie działa. Tak, i generalnie po co te turkusowe śniadania? Po to, żebyśmy mogli rozmawiać, że można inaczej, nie właśnie hierarchicznie na zasadzie decyzja i kontrola, tylko na zasadzie wydobywania wartości, potencjału i tej sprawczości, co daje duży pęd, wydaje się i jest możliwe, żeby po prostu mówić, jest to możliwe. I Elu, ja ze swojej strony bardzo Tobie dziękuję za to, co mówiłaś, bo to jest dokładnie przykład na to, że jest to możliwe, że to działa. No i trzeba o to dbać. W różny sposób, nie ma jednego podejścia, każde podejście powinno być dopasowane do nas jako ludzi, którzy w danej organizacji są i do celu, który jest przed nami. To jest ta duża wartość. Mm-hmm. To prawda. Ja bardzo dziękuję. Przede wszystkim ja chciałam tak na szybko się podzielić, bo jakoś mam taką wielką potrzebę, żeby tak powiedzieć, że bardzo fajne jest to, co Elo opowiadałaś i to jest, ja mam takie w ogóle poczucie lekkości, że jednak tak sobie teraz robię taką retrospekcję i sobie myślę, że o tym turkusie często jak rozmawiamy, to jest takie, że tak jakoś to trzeba zrobić i że jakoś to trzeba przemyśleć i jakoś to trzeba ogarnąć, a ty wyszłaś od podmiotowości i tą podmiotowość tak sobie po prostu zgłębiłaś i zaczęłaś tą drogą podmiotowości i to hasło, jak robić, żeby się ludziom chciało, po prostu zaczęłaś to realizować. To jest takie piękne, że jakby nie poszło, no, że jakby pokazujesz tam taką ścieżkę realizacji niewymuszonej w procesie poszukiwania. No piękne to było. Ja za to bardzo Ci dziękuję. Mhm.
Czy zostawiam przestrzeń? No może ktoś jeszcze... Spotkanie było nagrywane, więc jak tylko skończymy, to będę chciał je udostępnić w ramach tam zaproszenia. Znaczy link będzie pod meetupem. Mhm. Pewnie też coś będzie na YouTubie, bo Łukasz dał mi kontakt, że mamy kanał na YouTubie, na który warto to będzie włożyć. No, od Łukasza dziś bądź jutro będę się uczyć, jak to zrobić. Będziemy się oswajać z technologią. Tak, tak. Dobrze, słuchajcie, to w takim razie ja jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję. Elżbieta, dzięki za, wiesz, odkrycie różnych rzeczy. Też chcę Wam powiedzieć, że to, co dla mnie było niesamowitym doświadczeniem w organizacji tego śniadania online, bo miałam przyjemność być opiekunką jednego ze śniadań, ale ono było w takim realu, tak? To też dzięki temu, że widziałam, że wzrasta zainteresowanie, że się zapisujecie, to mi też dodawało skrzydeł, żeby po prostu trzymać kciuki i działać, żeby to wszystko się udało. Elżbieta wykonała kawał pracy też takiej autorefleksji, też uporządkowania, myślę, trochę tego, co masz, czym możesz się podzielić, bo tego jest po prostu tak dużo, że pewnie by nam czasu nie starczyło. Co nie znaczy, że gdzieś tam jeszcze się nie możemy spotkać się już jakby pozaśniadaniowo jako turkusowi ludzie po to, żeby się powymieniać różnymi doświadczeniami. Jeśli nie macie nic więcej, jakiejś palącej potrzeby tu i teraz, żeby jeszcze coś dodać, powiedzieć, to będziemy pomału zamykać to spotkanie. To znaczy Andrzej będzie zamykał, bo on ma taki kluczyk do zamknięcia, więc... No nie, to ja tylko tak pokój zamknę i tyle, no. Pokój, tak, pokój Wam oddaję, tak, zamykam. No dobrze, słuchajcie, to co? Ja jestem pełen wdzięczności, Elu, Tobie, Gosiu, Tobie za to spotkanie. Bardzo wartościowe i dziękuję. Słowo zapraszam, nie tylko to, ale to zapraszam jest mega ważne dla mnie. Bardzo dziękuję za Wasze słowa, bo to mi pokazuje też, że ten kierunek jest dobry. Wasze pytania pokazują mi jeszcze też, co mam do zrobienia. Także bardzo dziękuję za zaproszenie i za te słowa akceptacji tego, co robię. No, będę szła dalej tą drogą. Koniecznie. Ja się czuję na nowo zaproszona do turkusu, więc... To też jest fajne, tak? Że do turkusu można być na nowo zaproszonym i gdzieś tam już być w procesie, potem sobie wyjść, poprzyglądać się i potem znowu wejść na tą ścieżkę. No to słuchajcie, życzę Wam w takim razie miłego, udanego dnia. Niech Wam się dobrze dzieje we wszystkich przestrzeniach, w których działacie. Siły, mocy, bycia często zapraszanym i też zapraszania innych do różnych Waszych działań. I co? Ostatnio było takie pytanie, czy jak jest online, to machacie do siebie, no to ja do Was macham, dziękując Wam bardzo za dzisiaj. Kto widzi, to widzi, kto nie widzi i hej, Matylda. I dziękujemy w takim razie, to co? Do zobaczenia przy następnej okazji. Dokładnie tak. Do zobaczenia, dziękujemy. Dzięki Gosia, dzięki Ela. Hej.